szkole podstawowej nr 5 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2009-2010. Po raz pierwszy rozpoczęcie roku szkolnego zorganizowane zostało wspólnie przez władze miasta i powiatu. To kolejny przykład współdziałania i uzupełniania się prezydenta oraz starosty w wielu ważnych dla miasta dziedzinach życia. W tym roku szkolnym do starogardzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych uczęszczało będzie łącznie blisko 7 tysięcy uczniów. Funkcjonujących na terenie miasta 6 przedszkolach miejskich, wychowaniem przedszkolnym objętych jest 856 dzieci. Kolejne 350 uczęszczało będzie do przedszkoli niepublicznych. We wspólnej miejsko-powiatowej inauguracji roku szkolnego uczestniczył m.in. poseł Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Preiss, przedstawiciele Rady Miejskiej i Powiatu Stargardzkiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli miejskich oraz szkół powiatowych, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele związków zawodowych i nauczyciele. W placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński w roku szkolnym 2009-2010 zatrudnionych będzie 645 nauczycieli, w tym 290 mianowanych i 261 dyplomowanych oraz 240 pracowników administracji i obsługi. Podczas wakacji w wielu placówkach przeprowadzono remonty i modernizacje. Łączna kwota, jaka została wydana na wszystkie prace remontowe stargardzkich szkół, to blisko 5 milionów złotych. Z roku na rok zmieniają się na lepsze warunki lokalowe stargardzkich placówek oświatowych i podnoszą się standardy nauczania.